Dzień dobry, 9 wrzesień, update na Prince. Jak widzicie, kolor taki łapie, o, więc w miarę ten kolor wygląda. Oczywiście nie na każdym, ale nie jest źle rozmiarowo. Bardzo duże i duże, mało owoców średnich czy też drobniejszych, ale można się było tego spodziewać. Co jest najgorsze, to przez ostatnie dwa dni bardzo mocno wieje i o takie czubki, jak tam widzicie u góry, są najbardziej narażone na to, że to wszystko spadnie, a po drodze strzęsie to, co jeszcze gdzieś tu wisi. No ale jeszcze na niego nie pora, jeszcze ten tydzień musi przewisieć, ewentualnie może pod koniec tygodnia, ale wolałbym się wstrzymać jeszcze ten tydzień, żeby go jeszcze troszkę podciągnąć kolorem, ze względu na to, że będę się starał go sprzedać bezpośrednio. To, co tu jest, a nie jest dużo, więc może się uda. Co dalej? Nadal jeżdżę na Kraków. Jeszcze jabłko letnie. Nie ma co narzekać na letnie jabłko. Jest na to nadal zejście, więc tu nie ma co narzekać. Co jeszcze? Najgorsza jest sytuacja już z tym świeżym jabłkiem typu Prince, Legal, Rubin, Champion, który się pojawia. Gdyż czy to Kraków, czy to Sandomierz, pojawi się dwóch, trzech kupujących więcej na placu, znaczy przepraszam, sprzedających więcej na placu i cena niestety jest zbijana przez samych sprzedających. No nie oszukujmy się, każdy chce sprzedać, ale no bez przesady w sezonie takim jak mamy ten, gdzie koszta są duże, anomalia pogodowe, jak sami wiecie, takie, a nie inne. Należałoby uszanować tą swoją pracę, a niektórzy naprawdę no, nie mają kalkulatorów. Ja już to chyba w zeszłym roku mówiłem, ale to się nic nie zmienia. Społeczeństwo sadownicze bardzo rzadko dysponuje kalkulatorem, bądź też dobrym kalkulatorem i niestety nie potrafi poszanować swojej pracy. No ale ja czytam dwóch, góra trzech innych sprzedających. No nie damy rady przezwyciężyć 10 czy 15, którzy przyjadą i po prostu zaniżają wszelkie ceny wszelkimi sposobami. Cóż jeszcze wam tu mogę powiedzieć? Lata dużo zwójek. O dziwo, lata zwójka, lata owocówka. Ostatnio jak tu robiłem zabieg, to powiem wam, w światłach, w reflektorach, no było to bardzo dobrze widać i jeśli ktoś, nie wiem, typowo ma późniejsze jabłko, no to naprawdę trzeba się pilnować, żeby na tej ostatniej prostej właśnie te szkodniki nie poczyniły strat, a potrafią poczynić duże straty, bo przy tak wymagającym roku każde nakłucie skórki owocu będzie skutkować tym, że po prostu ten owoc będzie gnił, będzie się nie nadawał praktycznie do przechowywania. I tak to może wyglądać. Co jeszcze? Zobaczcie, takie oparzenia się zdarzają. Nie jest ich dużo, ale się zdarzają. No ale tego się można było spodziewać, kiedy owoce są typowo na świetle, nie są zasłonięte. Nie wszędzie, ale się zdarzają. Co jeszcze ciekawego się dzieje na giełdzie? Oprócz tego, że jeden przed drugim po prostu spuszcza cenę, to jak już mówiłem, są dostępne już praktycznie wszystkie odmiany. Jeszcze się nie spotkałem, żeby nie ma jeszcze Geronimo, nie ma jeszcze typowo Red Cupów, nie widziałem jeszcze Goldena. Więc te dwie grupy jeszcze nie wyszły na rynek, ale podejrzewam, że to się w ciągu najbliższego tygodnia, góra dwóch, zmieni.
i już wtedy będzie praktycznie wszystko dostępne. Z jakością i z dojrzałością niektórych odmian no, można by dyskutować. Choćby nawet spotkałem się z takim wybarwieniem Prince'a, w takim rozmiarze. I co? I to nie jest zjadliwe jeszcze w żaden sposób. Rozumiem, jeśli to będzie owoc, dajmy na to, o już taki, on będzie dużo bardziej, będzie bardziej smaczny od takiego zielonego owocu. Wbrew pozorom, te owoce duże, takie owoce duże, one są dojrzałe. Są już, mają swój smak, są dojrzałe, więc tak naprawdę spoko. Jeśli takie duże owoce idą na handel, nie ma problemu, ale jeśli się sprzedaje Prince'a no w takim rozmiarze, który jest totalnie zielony tu, no to sorry, no coś tu jest nie halo. Ale klienci wymagają, pośrednicy potrzebują, sadownicy dostarczają. Tak było, jest i chyba będzie. Więc tu nie oszukujmy się, no nasz klient, nasz pan, tylko że ten klient nie zawsze wie, kiedy dana odmiana najlepiej smakuje. O, tak bym to powiedział. No ale to jest tylko i wyłącznie moje spostrzeżenie, moja opinia. Tu wam jeszcze chcę pokazać takie, o, ładne półkilówki do 70 deko owoce. Gdzieś tu w zeszłym tygodniu ściągnąłem już jednego, to miał 720 gram, tak na próbę po prostu sobie go zdjąłem, no ale to naprawdę są sztuki rodzinne. I cóż, jakie jeszcze, co jest jeszcze ciekawego na giełdzie? Malina raz jest, raz jej nie ma. Więc w miarę ta cena maliny się utrzymuje na stabilnym poziomie. Cena śliwki też w miarę stabilna teraz. Był dwa tygodnie temu, było już bardzo źle, gdyż węgierkę można było kupić poniżej 2 zł. Teraz ta cena wróciła tak do poziomu średniego 4 zł. 3,50, więc to już jest dużo lepiej niż było 2 tygodnie temu. Co jeszcze? Gruszka. Niby cena jest taka jak co roku, ale zauważyłem, że w tym roku jednak popyt na tą gruszkę jest zdecydowanie mniejszy. Łatwiej sprzedać jest towar średni, drobny niż piękny, gruby, wysortowany jakoś tam idealnie. Jednak ta cena niekiedy po prostu blokuje tą sprzedaż. Cóż jeszcze bym wam mógł dodać? Ano tak, mi zostało do zebrania ten kawałeczek tu Prince'a, kawałeczek Goldena i to by był koniec moich zbiorów. Oczywiście gdzieś tam jeszcze jakiś przemysł do pozbierania. Ligol, o którym wam już kiedyś mówiłem, nadal wisi. Jeszcze nie spadł do końca, więc on sobie będzie wisiał i czekał. I tyle. Także w tym roku tak naprawdę zbiory u mnie zamkną się w ciągu 2 tygodni, gdzie tak naprawdę przeprowadzam te zbiory w 3 osoby, góra 4 czasami. A w zeszłym roku to, o ile dobrze pamiętam, było coś około miesiąca. 4, czasami 5 osób, więc jest to duża, bardzo duża różnica. O, tutaj kolejne sztuki. O, piękne sztuki. I tak to wygląda. Nadal gdzieś jeszcze się pojawia mszyca. Ale to już jest mniejsza o większość. I cóż, po zbiorach zabiegi na wzmocnienie pąków, cynk, bor ze 2 razy, potem miedź, a potem u mnie pod chloryn idzie. Więc tak to będzie wyglądać.
Dobrze. Tyle na dziś, na teraz. Środa, 11 września, 9 rano, Rybitwy, Alejka Jabłkowa. No i tak to wygląda. U mnie Sander CC Red w trzech sortach. A tu takie śruciki jeszcze. Została mi najdrobniejsza gala. O dziwo, jadalny Red Cup. Trochę Ligola. I Lobo. Na rynku jeszcze jest oczywiście Prince. Jest Rubin, jest Champion. Tak, o tej porze tutaj typowo jabłkowo jest troszkę przetrzepane. Na owocu miękkim maliny nie brakuje. Sporo śliwki. A i cena w miarę się śliwki trzyma, z tego co słyszałem. Jest dużo pomidora. Jest i ogórek. Na warzywka nie zachodziłem, ale warzywka są w miarę stabilnie się trzymają. Tam niczego nie brakuje. I tak wygląda ten rynek. Cóż tu dużo mogę mówić. No. Jest jak jest. Kto dotrzyma ładne jabłko, no to jakiś pieniądz weźmie. Ale jak to się mówi, jeśli się najedzie sprzedających, no to i jest problem czasami ze sprzedażą. Bo każdy przed każdym, jak już wspominałem wcześniej, cenę bije w dół. No i moim zdaniem nie szanuje swojej roboty. No ale to jest tylko moje zdanie. I tyle. Trzymajcie się. Na razie, cześć.